43-latek z Rozniszewa usłyszał zarzuty. Rekordowy budżet Mazowsza. Jakie inwestycje? Ojciec Czuma upamiętniony. Agnieszka Mleczko, dzień dobry. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał 43-latek z Rozniszewa. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tragiczne sceny rozegrały się w Rozniszewie pod Kozienicami w środę 29 grudnia. 43-latek zadał swojej 41-letniej żonie 20 ciosów w głowę, szyję i tułów. Ranił również swojego 15-letniego syna. Mężczyzna 30 grudnia usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczący zabójstwa żony oraz drugi związany z usiłowaniem zabójstwa syna. Podejrzany nie ustosunkował się do treści przedstawionych mu zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sprawcy grozi do 25 lat więzienia oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Budowa SOR-u w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, szkoły w Garbatce-Letnisku, inwestycje drogowe, a także modernizacja i doposażenie instytucji kultury. Tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2022 rok dla subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Nie zabraknie wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Po raz trzeci mieszkańcy Mazowsza będą mogli także zgłosić swoje projekty do budżetu obywatelskiego. Jednak największa pula środków w 2022 roku przeznaczona zostanie na inwestycje. Przypomnę, że mamy największy w historii budżet województwa mazowieckiego na poziomie 4 600 000 000 zł, z czego 4 300 000 000 to są nasze dochody, no i oczywiście też wspomagamy się kredytem przeznaczonym na część inwestycji. Przeznaczymy na inwestycje ponad 1 400 000 000, to też jest rekordowa kwota. W tym roku ruszy budowa długo oczekiwanego nowego budynku SOR-u w szpitalu na Józefowie. W sumie na ten cel Mazowsze przeznaczy prawie 90 000 000 zł. Tegoroczny budżet pozwoli na zrealizowanie szeregu ważnych inwestycji. W tym roku planowana jest też budowa kolejnego, ponad 40-kilometrowego odcinka drogi 747 od Iłży do Lipska. Podejmujemy to starania, aby rzeczywiście skomunikować powiat lipski, oczywiście w części powiat zwoleński z powiatem radomskim, tylko że wyłącznie też dlatego, że dojechanie w tamte tereny rodzi olbrzymi problem i jest dosyć uciążliwe, jeżeli chodzi o kwestie czasowe, czy kwestie dotyczące jakości dróg, po których się poruszają uczestnicy ruchu drogowego. Prawie 230 milionów złotych zostanie przeznaczonych na programy wsparcia dotyczące równomiernego rozwoju, sportu, czystego powietrza i nie tylko. Nas bardzo cieszą inwestycje, które są wykonywane wspólnie gmina z powiatem, dofinansowane przez województwo, gdzie te inwestycje w dwójnasób albo w trójnasób dają możliwości inwestycyjne i powiększenie efektywności tych działań. Także to są bardzo istotne działania. Na inwestycje drogowe Mazowsze przeznaczy prawie 60 milionów złotych. Między innymi w gminie Jedlnia Letnisko zostaną zrealizowane dwie inwestycje. Jednia będzie miała możliwość uzyskania przebudowanych dwóch dróg 737 z 699 tutaj w Siczkach jako rondo oraz drogę kolejową za torami. Burmistrz już zrobił tam oświetlenie, a my zrealizujemy pozostałą część naszej infrastruktury. Na rozbudowę i modernizację instytucji kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 3 400 000 zł. Planowane inwestycje to m.in. aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki. W kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy pobłogosławiona została pamiątkowa tablica pamięci ojca Huberta Czumy, jezuity, działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. W sobotę 8 stycznia w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radomiu podczas liturgii została odsłonięta i pobłogosławiona tablica upamiętniająca znanego jezuitę ojca Huberta Czumę. Tablicę pobłogosławił prowincjał Zbigniew Leczkowski. Wiernym zgromadzonym na uroczystości ojciec Marek Wiloch przypomniał, jak ważną posługę pełnił ojciec Czuma. Ojciec Hubert z pewnością wiele rzeczy dokonał i zbyt krótko jest, by o nim powiedzieć w tak krótkim kazaniu.
Wiemy, co zrobił dla nas i stajemy z wdzięcznością. Jak ojciec superior powiedział, to jest jedna z przymiotów Bożych, wdzięczność. Wdzięczność Bogu i wdzięczność człowiekowi. Więc na pewno był to człowiek, który posługiwał w wielu miejscach. I wszędzie tam zostawił cząstkę siebie do tego stopnia, że posługiwał w najtrudniejszych miejscach. I w więzieniu, ale tutaj również radził ludziom w tych wszystkich audycjach radiowych, spotykał się z nimi, wyjeżdżał na obozy letnie, aby tam też nabierać energii. O tym, że pamięć po kapłanie powinna zostać zachowana, mówił również przełożony Kościoła Świętej Trójcy, ojciec Rafał Kobyliński. Myślę, że wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie, zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, też wychowawców. Właśnie takim wychowawcą był ojciec Hubert. Był tym, który prowadził, był przyjacielem. Dzisiaj gromadzimy się w murach naszej świątyni, w Kościele Trójcy Świętej. Pragniemy utrwalić w sercach, ale i w kamieniu naszą wdzięczną pamięć o ojcu Hubercie. Ojciec Hubert Czuma zmarł w Warszawie 19 września 2019 roku w wieku 89 lat. Był katechetą, duszpasterzem akademickim, współorganizatorem pielgrzymek sierpniowych z Warszawy do Częstochowy. W sierpniu 1979 roku zmuszony został do opuszczenia Szczecina i przeniesiony do Radomia. W latach 1980-89 organizował msze święte za ojczyznę. Był opiekunem Solidarności, a także organizatorem spotkań dla opozycjonistów. W 1989 roku był jednym z inicjatorów i twórców Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. Od 1990 roku był kapelanem więziennym, a od 1991 publicystą radiowym. Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany i więziony. Honorowy obywatel miasta Radomia. Na Placu Jagiellońskim w Radomiu można oglądać wystawę plenerową z okazji 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na kilkunastu planszach została przedstawiona jej historia. Czerwone szelki były charakterystycznym dodatkiem maklerów Centralnego Biura Maklerskiego PKO podczas pierwszej sesji giełdowej. To 16 kwietnia 1991 roku po raz pierwszy zabił giełdowy dzwon. Nie tylko takie ciekawostki możemy wyczytać z plenerowej wystawy na Placu Jagiellońskim w Radomiu, która towarzyszy 30-leciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na wystawie prezentowane są zdjęcia archiwalne oraz dane statystyczne ilustrujące najważniejsze momenty z historii GPW. Wystawa ma nie tylko upamiętnić 3 dekady jej istnienia, ale także przełamywać stereotypy. Wiele osób mylnie wyobraża sobie, że giełda jest tylko dla jakichś wybranych, że to jest jakaś taka w ogóle przedziwna rzecz, której najlepiej nie dotykać. Nie, to jest zupełnie odwrotnie. Giełda to jest najbardziej demokratyczny sposób pomnażania naszych oszczędności. Mając rachunek maklerski, możemy z poziomu naszego komputera kupować i sprzedawać akcje czy inne instrumenty finansowe. Giełda jest symbolem transformacji gospodarczej i rodzącego się w Polsce kapitalizmu, a wystawa ma zachęcić do pogłębienia wiedzy o niej. Nasza fundacja prowadzi taki specjalny serwis internetowy Giełda to proste, bo naprawdę uważamy, że giełda, jak się tylko trochę o niej nauczymy, staje się bardzo prosta i bardzo przyjazna i możemy być na niej inwestorami, nawet nie mając bardzo dużych zasobów finansowych. Giełda 30 lat temu startowała z poziomu 5 spółek. Dziś to 800 spółek różnej wielkości, których kapitalizacja wynosi 300 miliardów euro. GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. W Radomiu wystawa będzie gościć 2 tygodnie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Agnieszka Mleczko, dziękuję. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.